temat dzisiejszej lekcji to pole powierzchni bryły. Weźmy sobie jakąkolwiek bryłę, o na przykład taki, prawda, piękny sześcianik, on ma tutaj A, tutaj A, tu gdzieś też będzie miał A, no i moi drodzy, to trzeba jakoś do siebie dodać. Halo? Nie? Halo? Nie, nie przeszkadzasz, na lekcji jestem, no. Nie, i tak nic nie umieją. No, w czwartek. Zdecydowanie w czwartek. No, poczekaj chwilę. Nauczycie się tego w domu, nie? No, dobra. No, nie, nie, możesz mówić, mi nie przeszkadza, no. No, dobra. Dobra, to ja się do ciebie odezwę. No, mówiłem, tak w okolicach czwartku. No, no, to na razie, heja banana. Moi drodzy, ja wam mówię, jutro będzie z tego kartkówka, żeby była jasna sprawa. Dzień dobry państwu! Dzień dobry! Dzisiaj będą kolejne super zajęcia! Ja będę miał przyjemność je poprowadzić! Dzisiaj nauczymy się, jak być superbohaterem w codziennym życiu! I będziecie mogli pójść 7 minut prędzej do domu! Obecność licznych, świadomie zastosowanych środków i zabiegów stylistycznych w celu osiągnięcia efektu artystycznego. Heraklesa, cisza! Ile razy mam powtarzać? Skutkiem tego była prawdziwa inwazja włoskich dworzan, duchowieństwa, architektów i artystów. Kraków, stolica państwa, która... Szanowni państwo, przepraszam. Jeżeli uszanujecie czas, który poświęcam na to, żeby was uczyć, również poświęcę i docenię wasz czas, który spędzacie w domu i nie zadam wam dzisiaj pracy domowej. Bądźcie tak mili i pozwólcie mi dokończyć planowane zajęcia na dzisiejszym spotkaniu. Ja również docenię wasz czas i dzisiaj pracy do domu nie będzie. Mało tego, wyjdziecie 7 minut wcześniej! Siemała. Cześć. A ty co, jeszcze nie masz lekcji? Godzina 10, a ty co, jeszcze nic kompletnie? Mam. Znaczy powinienem mieć. Religię. No ale od tego roku już nie ma etyki i siedzę tutaj, czekam. Wiesz, może za ile dzwonek? Witam was serdecznie na dzisiejszych zajęciach z etyki. Słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć taki dosyć ciekawy temat, drażniący. Jest wiele różnych zdań na ten temat. Co myślicie na temat eutanazji? Może zacznijmy od tego, co to jest eutanazja. Wie ktoś z was, co to jest eutanazja? Co to jest eutanazja? Jeśli ktoś już jest taki mocno schorowany w szpitalu, to jest jakby jego zabicie przez lekarza na jego zgodę. Za jego zgodą, tak? Czyli jeżeli ktoś jest już w stanie umierającym i wie, że jest przed nim taki ciężki okres, decyduje się na to, żeby zgodzić się na to, żeby ktoś mu odebrał życie. Kiepsko. No tak sobie. Mogło być lepiej. Dramat. No, nieźle. Jak na ciebie, nieźle. Dwa. Ach, szkoda słów. No co? Mógłby pan podejść do mnie? To podejdź. Pana, bo ja chciałem zapytać, bo wszyscy dostali pozytywne oceny, a ja znowu dostałem jedynkę. I mógłby pan mi tutaj coś wytłumaczyć, co ja zrobiłem źle, w czym ja robię coraz błąd? Wiesz, dlaczego dostałeś jedynkę? No nie mam pojęcia. Bo tak! Dobra, ci poszło. No, Sebastian, bywało lepiej.
No, koleżko. Słabo, słabo. Zadowoleni jesteście ze swoich prac? Tak, panie Bartku? Proszę pana, bo tutaj coś jest chyba nie tak. Co się stało? Wszystko... Dobrze wszystko pisałem, ale... Że jedynka? Pomyliło ci się trochę, słuchaj. Jak chcesz, to możesz zostać chwilę po zajęciach, ci wszystko wytłumaczę. Tak? Nie ma problemu, tak? Poczekasz chwilę na dzwonku, ja tutaj kraca wyjdzie, to obgadamy sprawę, wszystko powiem co jak. Piękne, prawda? Nie! Słabe! Jak to słabe? To Czajkowski! I jak wam się podoba? Nie. Nie podobał się wam? Nie. Słuchacie w domu czegoś innego? Tak. To co, czego słuchacie w domu? Bednarka. Bednarka. Dobrze, to teraz w takim razie słyszeliśmy Czajkowskiego, teraz w takim razie usłyszymy Bednarka. Proszę puścić jakiś fragment muzyczny. Jej! Kochani. To już wszystko na dzisiejszej lekcji. No, oczywiście przed nami weekend, więc będziecie mieli dużo, dużo czasu. A żeby wam się w tym czasie nie nudziło, moi drodzy, to ze strony 43 chciałem, żebyście zrobili zadanie trzecie. I czwarte. I piąte. No i ile? Na następnej stronie jest jeszcze bardzo fajne, niedługie zadanie szóste. W siódmym i ósmym zrobicie tylko po dwa podpunkty. Jeszcze tylko jedenaste. A dla chętnych, albo nie dla wszystkich, dwunaste też. Także moi drodzy, życzę wam miłego weekendu. Do widzenia. Beznadziejnie. Droga młodzieży, dziękuję serdecznie za dzisiejsze zajęcia. Widzimy się po weekendzie, w związku z tym, że jest weekend. Oczywiście w weekend co się robi? Świetnie, w takim razie nie będzie żadnej pracy domowej. Dobrze, wypocznijcie przez weekend, bo widzimy się w poniedziałek z nową dawką wiedzy. Tak? Tak! Do zobaczenia w poniedziałek. Zapraszam serdecznie. Do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe. Jednocześnie informujemy, że my też nie jesteśmy bez winy.